Gaz rozdy będzie. Jesteśmy w Stoczni Gdańskiej, znajdujemy się przed budynkiem dyrekcji, to jest budynek historyczny i dzisiaj realizujemy sceny, jak Lech kończy strajk, a w międzyczasie przybiega pani Krzywonos, przebiega przez stoczniowców i krzyczy, że zdradzono ich, ponieważ inne zakłady stoją, a tak naprawdę stocznia wywalczyła dla siebie, a teraz kończy, kiedy załatwiła swoje sprawy. I to jest przyczyną tego, że Lech ogłasza kolejny strajk, tym razem solidarnościowy, z innymi zakładami. Zdjęcia prowadzone są już od kilku miesięcy, co stanowi największą trudność. Przekrój przez lata i pory roku. To nie jest tak, że my jesteśmy na planie dzień w dzień, tylko mieliśmy parę przerw. Najpierw robiliśmy zimę, potem trochę czekaliśmy, potem musieliśmy robić trochę jesieni, teraz liczyliśmy na lato. No, lato jest nad Polskim Morzem takie właśnie i dlatego też stoimy sobie i rozmawiamy, bo jeszcze przed chwilą lał deszcz. Czekamy, wyjdzie słoneczko, a może przynajmniej się troszeczkę rozwiją chmury, będziemy robili dalej. Ta scena, którą dzisiaj realizujemy, będzie mniej więcej w połowie filmu, ponieważ film będzie obejmował lata od roku 70 do około roku 88. Tu jeszcze zobaczymy, ale to jest mniej więcej połowa filmu. Przyjechaliśmy specjalnie do Gdańska jeszcze raz, ponieważ musimy nakręcić całą sekwencję właśnie wydarzeń sierpnia 80. Zostało nam jeszcze tutaj parę rzeczy, oprócz sceny, o której opowiadam, to a propos aury, która nas wita. Ludzie wspaniali, aura gorzej, tak powiem. Mamy też parę dokrętek, które po pierwszym zmontowaniu widzieliśmy, że coś tam musimy sobie dokręcić. No i liczymy na to, że skończymy film do końca czerwca i to by był koniec zdjęć. Czyli w Gdańsku kończą się zdjęcia do filmu całego? W zasadzie tak. Może się okazać, że jeszcze w Warszawie będziemy mieli jakieś pół dnia, coś małego, co musimy dograć, ale to jest tak, to jest... Powinniśmy skończyć tym samym ten generalny, pełny okres naszych zdjęć. Jest z nami pani Ewa Kuryło i oczywiście ona gra również w tej scenie. Jest pani nasza aktorka grająca panią Pinkowską, panią Krzywonos, panią Walentynowicz, dyrektora Gniecha, Wałęsę oraz Felskiego, Borowczaka i tak dalej. No cały skład mamy tutaj taki, który żeśmy sobie wybrali, który nam towarzyszy już od jakiegoś czasu. Oprócz Stoczni Gdańsk, jeszcze jakiś plan filmowy w Gdańsku, w innych miejscach? Tak, mamy jeszcze parę lokacji, które chcemy odwiedzić, ale w większości to są rzeczy jakoś niedaleko Gdańsk. Bramy stoczniowe, no bo mamy również zakończenie takie tego strajku solidarnościowego. To pamiętne, kiedy Lech stoi na bramie, kiedy dookoła są tłumy, kwiaty, ten znany przez wszystkich portret papieża wywieszony na bramie. No takie rzeczy ikoniczne i one też jeszcze czekają na realizację. Czyli ta solidarność tej bramy będzie musiała zniknąć jednak. A pan się mnie pyta już o rzeczy, które mnie zupełnie nie obchodzą. Ja robię film, my na pewno jak będziemy potrzebowali, to sobie zrobimy to, co chcemy, a to, co później zrobi urząd miasta i o co się ludzie kłócą, to chyba nas nie bardzo obchodzi. My chcemy zrobić naprawdę dobre kino. I częściowo scenografia wymaga pewnych rzeczy, które były w tamtym czasie i my je musimy odtworzyć. Jak się władze dogadają z okolicznymi mieszkańcami, to jest zupełnie inna sprawa. Dziękuję wam za wytrwałość. Dziękuję za wszystko. Ogłaszam koniec strajku.